Witam wszystkich na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak rozprowadziłem instalację do wody użytkowej, wykorzystując do tego rozdzielacz. Tak jak widać na filmie, ja rozdzielacz mam już skręcony, no i zasilanie również mam już podłączone. Dodam tyle, że podłączyłem to na rurze PEX o średnicy 20 mm. A dlaczego się zdecydowałem na takie rozwiązanie? Po pierwsze, nie będzie złączek w posadzce. No a po drugie, nie muszę zakręcać całego zasilania wody, jeśli będę chciał podłączyć konkretny punkt. Z tego rozdzielacza zasilę wszystkie punkty w łazience oraz jeden w kuchni. No dobra, to tyle na wstępie, a ja się zabieram za rozprowadzenie instalacji. Zacznę od przewiertu do kuchni. Muszę trochę powiercić, trochę pokuć, tak aby się dostać moimi rurami do kuchni. No i gotowe, przelot zrobiony. Przed przełożeniem rury końcówkę zaklejam taśmą. No i rura oczywiście w otulinie, jedna w czerwonej, druga w niebieskiej. No i udało się, pierwsze rury przełożone. No a teraz czas je podłączyć do rozdzielacza. No i tutaj warto przemyśleć szybciej całą instalację, aby je podłączyć tak, żeby się nie krzyżowały. Ja niestety musiałem dwa punkty poprzypinać. No a wracając do samego podłączenia, odkręcam sobie nakrętki, odmierzam i obcinam rurę, kalibruję, przekładam za rozdzielacz, nakładam nakrętkę, potem pierścień, nasuwam na tuleję. No i na końcu zakręcam nakrętkę. Początkowo tylko rękami, potem wspomagam się kluczem. No i w ten oto sposób ciepłowoda do kuchni została podłączona. To samo robię z zimną. No a przy dokręcaniu kluczem muszę sobie przytrzymać zawór drugą ręką, bo inaczej obkręca się razem z nakrętką. No i gotowe, zasilanie do kuchni poprowadzone. No a tak to wygląda od strony kuchni. Jak tutaj to dokończę w kuchni, to pokażę w innym odcinku. No dobra, teraz wezmę się za podłączenie zimnej wody do pralki. Rurę mam już skalibrowaną i zaraz zapracuję sobie kolanko wieszakowe. Na ścianie mam wyznaczone już miejsce montażu oraz trochę podkułem, tak aby rura się mogła schować. No a samo kolanko montuję na wysokości 50 cm. No i teraz drugi koniec rury wystarczy podłączyć do rozdzielacza. Robię to dokładnie tak samo jak poprzednio. W tym wypadku mam zaprasowane już kolanko, dlatego mogę od razu sprawdzić szczelność. Następnie podłączę sobie zimną wodę do kibelka oraz do baterii bidetowej. No i tutaj od razu podłączę wodę do spłuczki. Tak aby już było na gotowo. A jak interesuje Cię dokładnie temat, jak podłączyć wodę do spłuczki w stelażu podwieszanym, to zapraszam Cię na mój kanał. Tam jest film na ten temat. Tak jak szybciej wspomniałem, będzie to zimna woda również do baterii bidetowej. Dlatego tutaj założę trójnik.
Okej, złączki zaprasowane. Teraz zaślepię tą rurę od bidetki. Na razie nie będę jej montował. A chcę sprawdzić szczelność, dlatego założę zaślepkę. No i odkręcam zawór. No i na szczęście wszystko szczelne. Okej, teraz podłączam sobie ciepłą wodę do baterii bidetowej. A jeśli chcesz zobaczyć, jak podłączam baterię bidetową krok po kroku, to zostań na kanale. Na pewno nagram o tym dodatkowy film. A teraz układam sobie rurę. Oczywiście w ścianie mam podkutę, tak aby rura się mogła schować. No i na końcu ją zaślepiam. Sprawdzam szczelność i kolejny punkt gotowy. Trochę się już robi tych rur na podłodze, dlatego przymocuję je takimi oto specjalnymi hakami do mocowania rur. Trochę obetnę z długości, bo nie ma potrzeby, abym aż tyle wiercił. Kolejny punkt, jaki teraz robię, będzie to bateria wannowa. Dodam tyle, że w łazience będę miał baterie podtynkowe. Dlatego jak się to interesuje, to również może zostać na kanale i zobaczyć, jak będę je podłączał. A tutaj już od razu sobie mocuję rury do podłogi, tak aby mi nie latały. No i na końcu oczywiście zaślepię rury. Do tego celu używam zwykłych złączek skręcanych oraz plastikowych korków. No i gotowe. A następnie poprowadzę instalację do baterii prysznicowej. A ty możesz napisać w komentarzu, co myślisz o takim systemie wody użytkowej. Czy warto to robić na rozdzielaczu, czy szkoda zachodu? Ja jeszcze dodam tyle od siebie, że tutaj, gdzie jest ten rozdzielacz do wody użytkowej, będzie szafa, także będzie on niewidoczny. No a wracając do filmu, to rury do baterii prysznicowej poprowadzone. Teraz zostało mi doprowadzić wodę do umywalki. Samą umywalkę będę wykonywał z kafli. A odpływ zrobię za pomocą odpływu liniowego. Myślę, że może to być również ciekawy odcinek, dlatego od razu zachęcam Cię do obejrzenia. No dobra, a samo podłączenie umywalki już odpuszczę, bo nie ma tutaj już co pokazywać. Wszystko jest tak samo jak poprzednio. No ale za to przyjadę kamerą po całej łazience i pokażę Ci, jak wygląda moja instalacja. Tutaj będzie umywalka. W tym miejscu wanna. No a tutaj prysznic. A na dzisiaj to już będzie wszystko. Dzięki wszystkim za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć!